To jest program Wyszukanie. Krzysztof Czoban. Tradycyjnie jesteśmy w lokalu na Fontannach, a dziś waszym i moim gościem jest Mateusz Nowak, człowiek, który zrewolucjonizował ostatnią edycję Masterchefa Radomianin. Witam cię, witam, Mateuszu. Powiedz mi, proszę, zrewolucjonizował, bo no bo prawie finał, rozumiem, tak? No, było blisko, czwarte miejsce, półfinał, można by powiedzieć, bo w tym roku trochę to było zmienione, trochę to inaczej wyglądało. A no, doszedłem dosyć daleko. No, myślę, że nie mam się czego wstydzić. Wiadomo, że fajnie było, gdybym był w finale, gdybym wygrał. Wiadomo, byłoby super. No ale całkiem dobrze. Jestem ogólnie zadowolony z tego, co tam pokazałem. No ale tam czegoś zabrakło? Czego już tu analizowałeś? Czego zabrakło, żeby siły charakteru, czy faktycznie umiejętności kucharskiej? No właśnie, to jest pytanie klucz, tak? Czego tam zabrakło? Ja myślę, że ja tego się nigdy nie dowiem, dlaczego odpadłem tak naprawdę, ponieważ znaczy, no myślę, no okej, no gdzieś tam jury mogło uznało, że moje danie nie było wystarczająco dobre, natomiast ja uważam, że nie mam jakby pokazałem fajne danie. Jeżeli miałbym jeszcze raz je zrobić, to zrobiłbym je jeszcze raz, jakby z całą jakby siłą. Przypomnij, co to było? To w tym odcinku, w którym odpadłem, to był taki krem na zimno z cukinii, do tego łosoś marynowany, fenku na dwa sposoby, z kawiorem. No takie danie, które fajnie wpisywało się w to, co robiliśmy, w to, gdzie byliśmy, w sezon, w którym gotowaliśmy, bo to był akurat środek lata w Nowym Jorku i takie danie z chęcią bym zjadł, z chęcią bym takie danie zrobił jeszcze raz. I ja się nie mam czego wstydzić i takie danie bym powtórzył, tak jak mówiłem, więc jakby sobie osobiście uważam, że nie mam nic do zarzucenia. Jestem z tego dumny, co zrobiłem, a to, że odpadłem, to mogą być jakieś różne tego przyczyny i ja już o tym nie wiem, no, nie mam pojęcia, co to mogło być. Skąd w ogóle pomysł na start? Bo jakby ty i twoja rodzina jest zupełnie innej branży, z branży odzieżowej i to od lat tym się zajmujecie, natomiast no, pomysł na gotowanie skąd? Skąd pomysł na gotowanie? Znaczy, no to nie jest tak jakby, nie jest to do końca pomysł na gotowanie, tylko jest to jakby rzecz, która gdzieś tam zawsze we mnie była i to jest moja pasja, ja to zawsze robię i to zawsze towarzyszy mi, nawet w dniu codziennym, gdzie spędzam wolny czas, oglądam telewizję, kupuję gazety o gotowaniu, to jest coś, co jakby cały czas mi towarzyszy i to jest taka naturalna reakcja, gdzie chcę sobie pójść, sprawdzić się, zobaczyć, czy rzeczywiście to, co ja robię i to, co na przykład moi znajomi mówią, że umiem gotować, że ja dobrze gotuję, czy jakby jakaś szersza publika też uzna, że rzeczywiście ja to robię dobrze, tak? Jest to chęć sprawdzenia siebie, chęć jakiejś, nie wiem, odbycia jakiejś nowej przygody, poznania nowych ludzi, no bardzo wiele ludzi, bardzo wiele czynników na to wpłynęło i ja jestem jak najbardziej zadowolony. A gotujesz dla znajomych także? Tak, tak. A co najczęściej? Bo co oni wybierają albo co ty im proponujesz? Znaczy, oni raczej nie wybierają. Zazwyczaj, kiedy robię jakąś kolację, to raczej ja wybieram menu i to też się wiąże czasami z jakimiś tam perturbacjami, bo czasami zrobię coś, kto na przykład czegoś nie je. Ale co ja robię? Robię różne rzeczy. Zależy przede wszystkim, jaki jest czas roku, na co ja mam ochotę. Na pewno nie zrobiłbym rzeczy, które, nie podałbym pomidorów teraz w środku zimy albo czegoś takiego. No podaję różne rzeczy. Staram się zazwyczaj robić rzeczy ambitniejsze, pokazać, że jak się przychodzi do mnie, to można spróbować czegoś fajnego i nie będzie to coś, co jemy na co dzień. I robię wokół tego jakąś taką, nazwijmy to, otoczkę i a, bawię trzeba się. Trzeba show zrobić, tak? nawet w domu wśród znajomych? Znaczy może, nie no, ogólnie uważam, że pobyt i jedzenie w restauracji i pójście do jakiegoś lokalu może się wiązać z takim jakby prozaicznym wyjściem, żeby się tylko najeść, to jest jakby jedna jakby droga, oczywiście ja tego nie krytykuję, też to musi być, natomiast wyjście do restauracji to może być też coś więcej, może to być jakieś doświadczenie, oczekiwanie spędzenia fajnego wieczoru, może to być randka i uważam, że to jest to, co ja najbardziej lubię, że idąc do knajpy, ja sobie powiedzmy siadam, jestem dobrze obsłużony, jest fajna atmosfera, jest fajne jedzenie, czasami jestem zaskoczony, chciałbym, żeby to zaskoczenie było pozytywne, chociaż jest nie zawsze, tak? Ja tego oczekuję i tak staram się podawać to doświadczenie całe swoim gościom, którzy są u mnie, żeby wychodzili mile zadowoleni i żeby byli po prostu szczęśliwi, tak? A to się nam musiało namawiać, bo startowałeś w precastingach poprzedniej edycji, tam zrezygnowałeś ze względu na swój ślub, no to jest chyba zrozumiałe. Natomiast w drugiej to także rozumiem już, odpuściłeś pierwszą, znaczy tam to nie była pierwsza, była trzecia, teraz. Pamiętajcie, to było tak, to wyglądało w ten sposób, że rok wcześniej, bo ogólnie cały proces startowania do Masterchefa zaczyna się około kwietnia, marca, bo już wtedy są te zajawki o castingach. No i ja poszedłem do precastingów i mówię, kurczę, zobacz, jeżeli mi się uda, to będę myślał, tak, to pójdę dalej. I też nie wiedziałem do końca, kiedy będą zdjęcia realizowane, więc poszedłem, okazało się, że to, co zrobiłem, spodobało się, poszedłem dalej i dostałem informację, że zdjęcia będą akurat wtedy, kiedy jest mój ślub. I ustaliłem wtedy jeszcze z narzeczoną, że rzeczywiście, skoro tak jest, to ja rezygnuję, ale z pełną świadomością tego, że rezygnuję na rzecz tego, że za rok startuję jeszcze raz, tak, żeby nie było, że coś tak naprawdę tracę i jakby będę żałował, że jednak nie kontynuowałem tego.
No i cóż, no poszedłem rok później i okazuje się, że nic nie straciłem tak naprawdę. Dwunastka was była w ścisłym finale. Czternastka. Około 12 odcinków, w tym jednym ostatnim. Ale na planie ta praca, jakbyś nam zdradził kulisy, wiem, że nie wszystko możesz powiedzieć, to jest zrozumiałe, bo wiążą cię pewnie jakieś zobowiązania wobec stacji, wobec producentów, ale pewnie część możesz. No to nie jest praca jednej, czy dwóch, czy trzech osób na planie, tylko my widzimy was, uczestników i jury, a tak naprawdę de facto jest ile? 100, 200 osób na planie? Tak, około 150, nawet czasami 200 osób, zależy gdzie, tak? Bo są różne lokacje, to wszystko trzeba przewieźć, trzeba wszystko zainstalować. My się pojawialiśmy na planie, różnie to bywało, czasami o godzinie 6, czasami o godzinie 8. Ci ludzie pracowali czasami całą noc, tworzyli dekoracje. Także cała organizacja i zaplecze tego wszystkiego, to jest kolejna rzecz, o której można by mówić godzinami. Naprawdę, to jest niesamowite, ile tam ludzi, ile sprzętu jest zaangażowane, ile się nagrywa materiału, który potem jest jeszcze potem cięty i obrabiany, także to jest niesamowite doświadczenie z tej strony takiej technicznej, jak zobaczyć, jak to wygląda. I my tam naprawdę jako uczestnicy i jako pozostali ludzie, których widać na wizji, bo tam byli goście, było jury, jesteśmy w środku, tak jakby w środku takiego wielkiego teatru, tak? Gdzie to wszystko się toczy, jest nagrywane, a wokół jest też grupa ludzi, z którymi na co dzień się gdzieś tam widzimy, poznajemy ich, a my uczestniczymy w takim jakby, no, na scenie jesteśmy. A to jest, rozumiem, show, no bo to tak należy chyba także nazwać, tak? No bo no nie to inaczej. To jest reality show, tak? To jest reality show, czyli jest to show zbudowane na zasadzie faktów, rzeczy, które się dzieją. Także ze scenariuszem umówmy się, tak? A, no nie wiem. No, życie, też można powiedzieć, że życie ma pewien scenariusz. Bardzo ta grupa jest dobierana na tyle, na ile możesz. Ta grupa jest dobierana tak, żeby się ewentualnie właśnie charakterologicznie nie zgadzać. Znaczy my się ogólnie tam zgadzaliśmy ze sobą, natomiast nie da się ukryć, że przekrój ludzi, którzy byli finalnie w tej czternastce, był ogromny, bo byli tam ludzie, którzy mają po 18-19 lat, którzy zaczynają dopiero studia. Była też Janina, która jest osobą już takim dojrzałym wieku, że tak powiem. I my byliśmy rzuceni razem do tego wielkiego worka, gdzie musieliśmy ze sobą spędzać dużo czasu. I to było też kolejne ciekawe doświadczenie, bo na co dzień, jak ja, nie wiem, żyję, pracuję, mam swoje jakieś grono swoich znajomych, to się spotykam mniej więcej z ludźmi, których sam dobieram. A tutaj nagle okazuje się, że są ludzie z całej Polski, niektórzy nawet spoza Polski, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnymi pracami, które wykonują na co dzień. I my musimy się ze sobą, chcemy, tak, bo jesteśmy gdzieś tam jakąś grupą, chcemy się ze sobą zżyć, zgrać, poznajemy się i to samo w sobie było ciekawe doświadczenie, tak? A potem dochodziły oczywiście elementy rywalizacji, wiadomo, gdzie już się... No to jest naturalne. Ale no. A czy elementy przyjaźni na przykład? Także już na przykład teraz, bo skończyliście grać w sierpniu, zdaje się, prawda? Tak, w sierpniu był ostatni odcinek. Czy utrzymujesz dzisiaj, jest styczeń, utrzymujesz kontakt także z... Znaczy, wiesz co, powiem tak, to wyglądało w ten sposób, że na początku... Okej, jak były castingi i pre-castingi, to my się w ogóle nie znaliśmy. Potem, no, gdzie było 14 osób, to się znaliśmy już tak naprawdę coraz lepiej. Natomiast z każdym tygodniem, czy tam co kilka dni odpadała osoba po kolei. Więc te pierwsze, załóżmy, 6 osób, które odpadły, no to znaliśmy się dosyć krótko, tak? Potem te ostatnie 6 osób, to my byliśmy ze sobą siłą rzeczy jak najdłużej. No i z tymi osobami utrzymuję kontakt. Nie jest to kontakt taki, że się spotykamy często i nie wiem, że tam idziemy na kawę, bo każdy jest z innej części kraju. Natomiast jakiś Facebook, telefony, co tam u kogo się dzieje, gdzie kto występuje. No jest ten kontakt jak najbardziej. Myślę, że będziemy chcieli utrzymywać ten kontakt, chociaż nie jest łatwo. Kawałek świata przy tym można zwiedzić, przy realizacji programu. No tak, mi się udało pojechać do Nowego Jorku, tam kręciliśmy 2 odcinki tak naprawdę. Fajnie było to zobaczyć, też chodziliśmy po różnych miejscach, mieliśmy okazję wchodzić do knaj pod zaplecza, patrzeć, jak to wszystko wygląda. Na pewno nie moglibyśmy tego zrobić, gdybyśmy sobie pojechali tak na wycieczkę, po prostu, żeby zobaczyć Nowy Jork, tak? Czy ta grupa także i w tym, i ty, jakby to jest kuchnia i w ogóle gotowanie, to jest przyszłość, która gdzieś tam wam będzie, no rozumiem, ty, o czym za chwilę, także będziesz, rozumiem, wiązał swoją przyszłość z gotowaniem, a program był tylko takim możliwością sprawdzenia się i jakby wyznaczenia sobie drogi, odpowiedzią na pytanie, czy daje radę. Znaczy, tak, wiesz co, ja ogólnie zawsze miałem plan taki, żeby kiedyś przyszłościowo powiązać się też zawodowo, jeżeli chodzi o kuchnię. I to nie było na zasadzie, że może jakieś utworzę restaurację, tylko ja od dawna wiedziałem, że ja tę restaurację na pewno otworzę. Będzie w Radomiu? Tak, ona będzie w Radomiu, już nad tym pracuję. Natomiast wrócę jeszcze do tego wątku, o którym mówiłem. I to, że ja poszedłem do programu,
może też gdzieś tam wynikało, to gdzieś tam podświadomość mi to podpowiadała, żeby pójść i jakby to mi jakby przyspieszyć cały proces, ale okazało się, że doszedłem dosyć daleko, stworzyła się jakaś, nie wiem, jakaś darmowa reklama wobec mojej osoby i ten fakt powoduje to, że ja po prostu muszę to szybciej otworzyć i jest to dla mnie taki dodatkowy czynnik motywujący i w sumie fajnie wyszło, bo myślę, że w tej chwili jestem już na tyle osobą dojrzałą i mam jakieś doświadczenie, zobaczyłem już dużo rzeczy się zobaczyłem, dużo się rzeczy nauczyłem i myślę, że jest to dobry moment, żeby właśnie zacząć myśleć o własnej restauracji. I taka będzie już niedługo. Jeszcze w tym roku otworzysz? Tak, chcę w tym roku otworzyć, chcę, żeby to był początek roku, myślę, że kwiecień, maj. Aha, czyli w pierwszym półroczu. Tak. Zobaczymy się, ale współpraca, rozumiem tak, że gdzieś tam słyszałem, z Leclerkiem ci się szykuje. Tak, tak. Okazało się, że poznałem się tam z osobami z Leclerka, które tam zarządzają całym przedsiębiorstwem i spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo. Będziemy robić ze sobą jakieś akcje promocyjne. Ja też tam miałem okazję pochodzić sobie, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ja jestem zachwycony jakością, jaką oni prezentują i wiem, że na pewno będę się wspierał ich produktami i no i myślę, że to jest naturalne. Jesteśmy w tym samym mieście, znamy się. Miasto, tu się fajnie żyje, mieszka. Zmienia się to na Twoich oczach? Jak oceniasz, co się dzieje? Ja myślę, że tak. No, ja się urodziłem w Radomiu, wychowywałem się tutaj, potem miałem małą przerwę, przez 6 lat studiowałem w Warszawie, potem chwilę byłem za granicą. Przyznam, że jak miałem podejmować decyzję, że wracam do Radomia na stałe, to nie była to łatwa decyzja, bo... Mimo tego, że miałeś gdzie wracać de facto, bo przecież tak, przedsiębiorstwo rodzinne istniało, tak? Tak, to był właśnie główny czynnik, dla którego wróciłem. Ponieważ czekała na mnie praca i jakby obowiązki, które powoli przejmuje prowadzenie rodzinnej firmy. Natomiast no, to nie była łatwa decyzja, w szczególności, że no, tutaj jednak ten rynek taki gastronomiczny, restauracyjny, dużo ludzi też moich znajomych powyjeżdżało, ogólnie sytuacja jest różna. Natomiast już mieszkając tutaj 3-4 lata widzę, że to wszystko idzie bardzo do przodu. Powstają takie miejsca jak to, gdzie jesteśmy, powstaje taka telewizja, jak Państwo, jak Wy robicie. Widać, że jest dużo młodych ludzi, którzy mają inicjatywę, którzy mają pomysł na to, żeby zostać tutaj i zmieniać to miasto. Co de facto jest też takim czynnikiem pozytywnym, bo to, że tutaj się dużo nie dzieje, to można też jakby ubrać to w pozytyw, bo jeżeli jest mało rzeczy, które są zrobione, to jest dużo miejsca na to, żeby robić coś nowego, tak? I mamy dużą szansę, żeby tworzyć to miasto i polepszać je. Słuchaj, w tym miejscu byłeś? Tak, byłem. Czyli to nie będzie dla Ciebie niespodzianka, ale powiedz, pozwól, że powiem Ci, że tam będziesz mógł skorzystać ze wszystkich tych atrakcji, bo to jest dla Ciebie Carnet Open miesięczny na korzystanie ze wszelkich usług, czyli siłowni, intercycling, squasha, między innymi sauny, groty, sauny i tych wszystkich, między innymi także usług, czy też porad oferowanych przez panie, które tam mogą doradzić to, jak właściwie ćwiczyć. Także to jest dla Ciebie Carnet miesięczny Open. Idziesz, mówisz, że byłeś w programie Wyczekani. Dobra, i co mam to pokazać, tak? No, to jest symboliczne. Tam już na Ciebie czeka ten właściwy. Dobra, dobrego. Super, cieszę się, dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie. Mateusz Nowak, no, mógłbym powiedzieć finalista, no tak to należy powiedzieć. Półfinalista. No, ale facet, który być może także, oprócz tego, że zrewolucjonizował już Masterchefa tutaj ze strony Radomia, to być może także kwestie kucharskie, czy też kwestie gotowania w Radomiu będą na Ciebie, czy w ogóle stały będą utworem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za to. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.